zmiany. W wiecznie zielonych lasach tropikalnych, gdzie rosną ogromne baobaby, akacje, palmy, spłodowy mają dzikie zwierzęta. Słonie, gepardy, nosorożce, lwy, zebry, żyrafy, antylopy, czy hipopotamy. I tak całkiem dawno temu, w tej właśnie zielonej, tenistej dżungli. A co to za brzydal? A jaki gruby i niezgrabny! Patrzcie na ten wielki nohal i ogromne uszy, ha, 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 ha. Nie jest podobny do żadnego z nas. No właśnie, pierwszy raz widzę takiego dziwoląga. A skąd on się tutaj wziął? Dosyć tego, jak mam nie wstyd. Nie widzicie, jak mi przykro? Mają instynktowną skłonność do opieki nad młodszymi
od siebie. My, słonie, jesteśmy bardzo podobne do was, ludzi. Przeżywamy takie same emocje. Bez nas, które straciły rodziny, są agresywne, zrozpaczone, załamane, rozżalone. Nie mogą spać. Zawsze, gdy pojawia się zmartwienie, pozostałe słonie gromadzą się wokół potrzebującego i czule pieszczą go trąbami, aby się uspokoił. Mamy wielkie serca. Jak to w bajce bywa, wszystko skończyło się dobrze. Chociaż w dżungli nie pojawi się żaden czarodziej, który by zmniejszył uszy. Żadna wróżka, która by odchudziła smutna. Wszyscy byli szczęśliwi. Nikt już nie zwracał uwagi na zbyt duży nos, ani zbyt długą szyję. Zwierzęta zrozumiały, że u przyjaciół liczy się wielkie uszy czy nos, tylko wielkie serca.